Dziękuję bardzo, że Państwo się tak licznie zgromadzili. Przynajmniej wydaje mi się, że licznie, bo nic nie widzę. Ale... Um, mam 10 minut, żeby opowiedzieć o tym, jak, co żeśmy badali przez ostatnie 3 lata. Jeszcze po drodze muszę opowiedzieć kilka kiepskich dopcipów, więc będzie ciężko, ale postaram się. Jest to projekt, który już się zakończył. Sponsorowany był przez Narodowe Centrum Nauki i cała gromada współpracowników, głównie z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego do tego swoją cegiełkę przyłożyła. Mieliśmy także przyjemność współpracować w ramach tego projektu z wieloma podmiotami. Przedstawiciele niektórych z nich są tutaj obecni. Za to chciałbym podziękować, że umożliwili nam przeprowadzenie tych badań. A były to badania empiryczne, to znaczy myśmy usiłowali obserwować, co taki człowiek naprawdę robi w sieci, czy jest skłonny płacić na przykład za to, że otrzyma legalną kopię jakiegoś produktu, a nie nieautoryzowaną. Pro, pro, projektu tego plonem jest, jest kilkanaście artykułów, które głównie są w postaci Working Papers, kilka już jest opublikowanych, można je łatwo wygooglać, jak się wpisze Krawczyk i Piracy, to większość powinna wyskoczyć, zwłaszcza jak się to zrobi w scholar Google. Więc tak. Główna metodologiczna nowość, którą myśmy tutaj zastosowali, w większości badań tego projektu, polegała na tym, że stosowaliśmy metodę eksperymentalną. We wcześniejszych empirycznych badaniach przez ekonomistów prowadzonych, badaniach, socjologów, badaniach problemu piractwa komputerowego. Korzystano przede wszystkim z danych zastanych, które na ogół nie są doskonałe, bo jest to pewnego rodzaju szara strefa i nie ma bardzo dobrych danych liczbowych na temat tego, jak liczne na przykład, jak wiele osób korzysta z nieautoryzowanej kopii jakiegoś tam dobra kultury albo z ankiet. I wtedy musimy opierać się na bardzo odważnym założeniu, że ludzie na temat czegoś, co znów jest, może budzić wątpliwości etyczne, prawne itd., powiedzą nam całą prawdę. Myśmy mieli inną metodę i obserwowaliśmy rzeczywiste zachowania pirackie, więc mieliśmy mniejszy problem z tym, z tym czy, czy badani będą prawdomówni. No i przede wszystkim metoda eksperymentalna pozwala identyfikować zależności przyczynowo-skutkowe, co jest trudne w innych metodach. Główna hipoteza robocza, która jakoś łączyła większość tych badań była taka, że decyzja o sposobie uzyskania dostępu do dóbr kultury zależy od licznych czynników, w tym także takich o charakterze etycznym i związanych z normami społecznymi. Czyli inaczej mówiąc, przyjęliśmy jako robocze założenie, że pirat to niekoniecznie jest psychopata czy socjopata, doskonały egoista, tylko na przykład jakieś aspekty etyczne podejmowanej decyzji też go dotyczą. I od tego punktu wychodząc, przeprowadziliśmy na przykład badanie, w którym umożliwiliśmy naszym badanym, którzy przyszli sobie do laboratorium, w, w mogli jako wynagrodzenie za udział w tym, w tym eksperymencie otrzymać transfer na homiku.pl który jak państwu zapewne wiadomo, w większości ludzi na ogół służy do ściągania treści, które nie są udostępniane zgodnie z prawem autorskim, tylko wbrew jemu. Więc mogliśmy na tej podstawie zaobserwować rzeczywiste zachowania pirackie. Ci, którzy chcieli transfer dla siebie, działali podobnie jak ci, którzy ściągają bezpośrednio jakiś film. Ci, którzy byli skłonni innym udzielić tego transferu, działali podobnie jak ci, którzy dzielą się treściami. Więc mieliśmy pewną behawioralną, niedoskonałą, bo było to dosyć sztuczne środowisko, ale pewną behawioralną miarę skłonności do piracenia. I dzięki temu, że mieliśmy tych żywych ludzi, tych, co piracili, tych, co nie piracili, fizycznie w laboratorium, mogliśmy dać im całą baterię rozmaitych testów psychologicznych, na przykład po to, żeby zobaczyć, czym się różni pirat. Państwo, Państwo na pewno wiedzą, czym się różni wróbelek. Wróbelek ma jedną nóżkę bardziej. Czym się różni pirat? Pirat się nie różni. Główny wniosek tego badania jest taki, że pirat się nie różni od swojego rówieśnika, który, który piratem, piratem nie jest. Więc niekoniecznie jak mówię ten. Pirat to jest, to jest ten bardziej psychopatyczny. No, jeżeli jakieś wątpliwości etyczne czy rozważania etyczne takiego pirata dotyczą, to e, e, można się zastanawiać, w jakich warunkach on, e, e, jak, jakie sytuacje on uzna za dopuszczalne etycznie, a jakie nie. Zrobiliśmy dwa ekspery, duże eksperymenty winietkowe. O jednym już opowiadałem na tym forum dwa lata temu, bodaj. W drugim kazaliśmy bananem oceniać rozmaite typy dzielenia się treściami kultury, albo w sieci, albo poza siecią, albo ze wszystkimi potencjalnie zainteresowanymi, albo tylko ze znajomymi. Zależnie od tego, czy, czy to w tej historyjce ten kto się dzielił, za tym zarabiał, czy też nie zarabiał. Dla każdej z tych sytuacji żądaliśmy od naszych badanych, żeby nam ocenili ją pod względem etycznym, czy to jest akceptowalne, czy to jest nieakceptowalne. Głównym wynikiem tego, tego badania było to, że zdecydowanie bardziej negatywnie oceniano dzielenie się dla zysku. To był to była zdecydowanie największy czynnik, to, czy ten, kto się dzieli, zyskuje, zyskuje na tym. Ponadto udostępnianie znajomym było zdecydowanie oceniane pozytywniej niż wszystkim. Natomiast co ciekawe, udostępnianie w sieci oceniane było generalnie pozytywniej niż poza siecią. To jakby kłóci się, czy przeczy powszechnej opinii, że no, zwłaszcza ta współczesna młodzież okropna to uważa, że w sieci wszystko wolno. To, to, to inne aspekty tego dzielenia się w sieci tutaj decydują, nie samo to, że to jest sieć. Um. Wątpliwości, które może, może mieć pirat, badaliśmy także na inne sposoby. W szczególności pytaliśmy badanych, czy ty dzielisz się plikami tak, na, na, w sieciach peer-to-peer, -peer, albo gdzie tam jeszcze. I żeby zobaczyć, czy tego rodzaju działalność budzi jakiegoś rodzaju wątpliwości etyczne, robiliśmy to w dwóch, w dwóch warunkach eksperymentalnych. W warunku kontrolnym badani po prostu odpowiadali na tego rodzaju pytania, natomiast w warunku eksperymentalnym, Stosowaliśmy magiczną metodę opracowaną przez psychologa i matematyka z Harvardu Drażena Preleca, opublikowaną w poczesnym pismie Science, która pozwala wynagradzać prawdomówne odpowiedzi na pytania, na które sam badacz nie zna odpowiedzi. Nie mam tutaj czasu, żeby opowiedzieć, jak ta metoda działa, ale jest, jest oparta na metodzie naukowej i co ważniejsze, badani wydają się wierzyć, że rzeczywiście my możemy ich wynagrodzić za mówienie prawdy na nawet jeżeli w konkretnym przypadku nie jesteśmy w stanie weryfikować czy dany delikwent mówi prawdę. Otóż główny wynik był taki, że wtedy kiedy wynagradzaliśmy za mówienie prawdy, ludzie chętniej przyznawali się do bieracenia. a więc ta dodatkowa motywacja finansowa pozwalała im przełamać jakiegoś rodzaju wątpliwości etyczne czy wątpliwości dotyczące tego czy to dobrze świadczy o ich wizerunku, a więc jakieś wątpliwości mieli in the first place. Uh, Teraz z punktu widzenia ekonomisty najważniejsze jest to, czy da się to zamienić, te wątpliwości, które może mieć pirat, czy to się daje zamienić na pieniądze. Badaliśmy to w dwóch projektach. W pierwszym z nich może nawet trzech. A dwóch chyba opowiem. Więc w jednym z naszych badań laboratoryjnych badani mieli wybór pomiędzy autoryzowanymi i nieautoryzowanymi autoryzowanymi kopiami filmu. Wiedzieli, że przyjdą do naszego laboratorium, że obejrzą sobie film, który sobie, który sobie sami wybiorą, że będą musieli za niego zapłacić z wynagrodzenia za samo przyjście, które żeśmy, im, które żeśmy im dali. Muszą zapłacić więcej lub mniej. Ten film może być w gorszej albo lepszej jakości, ale co najważniejsze, ten film albo to jest kopia autoryzowana i przychód. Pójdzie do dystrybutora, do właściciela praw autorskich, albo jest kopia piracka, i przychód pójdzie do strony, która umożliwia dzielenie się plikami, i właściciele praw autorskich nie zobaczą ani złotówki. No i sprawdzaliśmy, czy w serii wyborów pomiędzy tego rodzaju kopiami, czy za samo to, że ta kopia jest autoryzowana, badani są skłonni więcej. Dodatkowo dopłacić. Okazuje się, że tak, chociaż bardzo niewiele, około dwóch złotych. Trochę więcej wtedy, kiedy wiedzą, że ta przychód z kopii autoryzowanej pójdzie na, na dobry cel, a nie, a nie do bogatej korporacji, która to trzyma. No i wreszcie tutaj bardzo krótko o tym opowiadał w zeszłym roku mój doktoran, Wojtek Hardy, ale być może jest to flagowe, jakby nasze badanie. Badaliśmy, jeżeli piractwo, pirackie kopie nie są aż tak doskonałym substytutem dlatego że niektórzy mają wątpliwości, czy chcą z nich korzystać, to czy piractwo naprawdę szkodzi sprzedaży. I badaliśmy to w ten sposób, że mieliśmy 250 książek, połowa z nich była chroniona, to znaczy wszystkie kopie. Skany i tak dalej, które się ich pojawiały w sieci, były natychmiast zdejmowane, a dla pozostałych książek były tylko rejestrowane, i sprawdzaliśmy, czy w jednej grupie systematycznie lepiej wygląda legalna sprzedaż, którą utrzymaliśmy, dane otrzymaliśmy od wydawców, czy też nie. No i główny wynik był taki, że skutecznie ograniczyliśmy możliwość pozyskania nieautoryzowanych kopii, ale nie miało to żadnego żadnego przełożenia na, na, na legalną sprzedaż. O tym już nie powiem. Podsumowując, pirat też człowiek reaguje oczywiście na zachęty finansowe, ale także na argumenty etyczne, choć niekoniecznie te, które najczęściej słyszę od strony biznesowej, czy, że piractwo to kradzież, bo bierzesz coś bez pozwolenia. Ten, ten argument niekoniecznie, niekoniecznie zostanie kupiony. Natomiast pewne wątpliwości etyczne może mieć i w związku z tym zabezpieczenia techniczne i prawo karne to nie są jedyne możliwe środki, które mogą kogoś zachęcić, żeby nie rezygnował z nieautoryzowanych, nieautoryzowanych wersji dóbr kultury. Więc oczywiście piractwo jest dużym wyzwaniem dla właścicieli praw autorskich, ale jak, jak pokazały niektóre z naszych eksperymentów, nie przekreśla możliwości zarabiania. Dziękuję serdecznie.